Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z My Tam El Porsche, z tej strony Avia. I tak wiem, w ostatnim filmiku prawdopodobnie nie ma dźwięku postaci. Jeszcze go nie zmontowałam, z tego co się na razie tam popatrzyłam po prostu po nim. No to niestety nie ma dźwięku, nie wiem czemu mi się nie nagrał. Mam ostatnio naprawdę duże problemy z moim komputerem, który stwierdził, że zacznie sobie po prostu grymasić i z powodu tego, co się wszystko tutaj dzieje, z powodu takiego, że ostatnio spędzam na nim więcej czasu przez to, że mamy powiedzmy coś a la ferie i wolne od szkoły, to mój komputer stwierdził, że on też chce mieć wolne i najwyraźniej nie do końca wszystko na nim działa. Mam nadzieję, że na tym odcinku przynajmniej nagra się ten głos. Jak robiłam próby, to nagrywał się, ale tak też było ostatnio, że podczas prób wszystko było dobrze, ale kiedy już przeszliśmy do nagrywania, to komputer stwierdził, że zrobił mi psikusa. Dobrze, ale nie przedłużając, bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że się nie gniewacie po prostu. Dobra, dzisiaj zacznijmy od tego, że zaniesiemy nasze płyty na pewno do Research Center i ja sobie je już wyłożę tutaj na wierzch, żeby po prostu o nich nie zapomnieć. Przy okazji pozbieramy tutaj wszystko, co mamy i wstawimy kolejne rzeczy do przepalania. Chyba jeszcze nam będziemy mogli oddać, z tego co mi się wydaje, ale nie jestem pewna, te Copper Blady. Oj! No ja to ja. Oczywiście. To nie to. Nie tutaj to. Z tego co się właśnie orientuję, to nawet jeżeli się ty pomylimy, to nie ma to większego znaczenia, ponieważ chyba zwracają nam wszystkie surowce. Tutaj też na razie nic nie ułożę, ale sobie możemy to przepalić. Węgiel będzie nam potrzebny znacznie w późniejszych etapach, zdaję sobie z tego sprawę, ale sobie zdaję też sprawę z tego, że tutaj wszystko szybko się kończy. Ani jednak nie możemy zrobić, bo jeszcze nam brakuje jednego. Okej, dobra, zrobimy sobie jeden, jak jeden to jeden. Czy mamy jakieś takie zadania, które możemy w tym momencie ukończyć? Tutaj dolniczki. Ten most przydałoby się już powoli robić, ale... A nie spojrzę. Chyba, że... tutaj mamy. Ten most przydałoby się już nam powoli robić, ale no... Nie ukrywam, że tego mostu też jest nam trochę potrzebne i musimy też zrobić takie rzeczy jak właśnie w tym katerze, którego nie mamy. No niestety. Więc w pierwszej kolejności myślę, że dzisiaj po prostu będzie taki typowy cały odcinek, na nie będziemy nigdzie chodzić. O, tutaj mam jakiegoś turystę. Nie wiem, czy z nim się można zaprzyjaźnić tak naprawdę. Pójdziemy po prostu pozdobywać tyle surowców, ile nam się tylko uda, czyli głównie będzie to tam jakieś tam... będą to... najpierw całą energię myślę, że stracimy tutaj na naszych ruinach i zdobyciu trochę kopera i kamienia, który będzie nam potrzebny. A później myślę, że resztę zdobędziemy poprzez. Dokładnie. Resztę energii stracimy na drewnie. Jeszcze w międzyczasie, jak tutaj skończymy, pójdę tutaj do sklepu jednego kupić sobie taki zestaw do ulepszeń. I zobaczyć, czy możemy już ulepszyć sobie siekierkę, żebyśmy oczywiście mogli... żebyśmy mogli sobie... łupać większe drzewa, bo że brakuje mi dzisiaj też sów totalnie.
Ja ogólnie wiem, że będę te wasze komentarze czytać dużo później niż nagrywam filmiki. I przepraszam, wiem, że większość youtuberów jednak robi tak, że nagrywa z dnia na dzień, żeby czytać wasze komentarze i się stosować do nich. Ja też się będę do nich stosować w miarę możliwości, aczkolwiek nagrywam te filmiki wcześniej, ponieważ chciałem utrzymać jakąś mniej więcej płynność, ale jest dla mnie teraz trudny okres, ponieważ są matury za niedługo i chciałabym nagrać tych filmików więcej, żeby później taki już ten tydzień maturalny wiem, że na pewno nie będę siedzieć na komputerze, tylko będę jeszcze powtarzać i tak dalej. Stąd to moje po prostu tutaj nagrywanie tych filmików takich na zapas. O, do góry leć. Z miłą chęcią naprawdę czytam wasze komentarze, które dopiero się na pewno pojawią. Wiem, że, no, że jest jednak to troszkę takie utrudnienie, ponieważ jednak większość osób lubi takie materiały nagrywane z dnia na dzień. No ale nie jestem po prostu fizycznie w stanie to zrobić. Ja też się na razie też uczę, więc tak jak normalny youtuber, który pracuje już w tym zawodzie od kilku lat i nagrywa systematycznie, umie naprawdę zrobić filmik 30-minutowy, zmontować go w chwilę i wrzucić. I tak naprawdę tutaj już tylko zależy od renderowania się tego filmu. Ja niestety jeszcze te filmy montuję dłużej, ponieważ nie jestem jeszcze, nie mam takich umiejętności jak moi bardziej wprawieni koledzy. No nie ukrywam, że początki są ciężkie na pewno, ale z czasem mam nadzieję, że jeżeli się do czegoś przyłożymy i jeżeli naprawdę ja będę nad tym pracować, to uda mi się kiedyś coś osiągnąć. Też tyle, ile już tutaj trudności spotkałam na tym początku, tyle właśnie ile wpadek tutaj robię, że raz jest głos zdecydowanie za głośno. I nie potrafię tego wyciszyć. Naprawdę nie potrafię. Walczyłam z tym, się nie udało. A za drugim razem. To jest kamień? To jest chyba kamień. A za drugim razem nie ma głosu. Tak do urozmaicenia, jak jednym razem macie za głośno, za drugim razem w ogóle nie będziecie mieli. Sobie żartuję oczywiście. Modlę się, żeby ten głos teraz było słychać i żeby się wszystko udało. Jeżeli się nie uda, to może na następnym odcinku się uda. Też no nie nagrywam, jak się coś nie udaje, nie nagrywam po prostu tego jeszcze raz, ponieważ trudno by mi było odtworzyć to wszystko, co tutaj robiłam, i ta gra po prostu byłaby trochę inna, a chciałabym poprowadzić tę serię od początku do końca z taką ciągłością, że nie będzie nic a nic zmieniane, tylko wszystkie moje wpadki i nieudane rzeczy będą uwiecznione. I tak, i można się z tego pośmiać, ja się z tego śmieję, wy też się możecie z tego pośmiać. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie po prostu. No, widzicie? Trochę pokopaliśmy i już się nam dzień powoli kończy, bo jest już połowa dnia. Okej, jeszcze trochę. No, dawaj. Jeszcze tylko kilka uderzeń. No ja teraz, patrzcie, w tym momencie mam około 260 kawałków rudy tej koper. Boże, też znowu nie sprawdziłam, czy to jest żelazo, czy to nie jest żelazo. O, mamy jakąś umiejętność i dodam ją teraz tutaj w to. Ja wiem, że są dwa sposoby zazwyczaj. Albo się dodaje wszystko w zbieractwo, albo wszystko w te social. Ja na samym początku wolałabym pójść właśnie w zbieractwo, ponieważ tych przedmiotów im więcej na początku zbierzemy, tym później nam będzie łatwiej. A jednak te tutaj nasze umiejętności, właśnie te takie zaznajomienie się z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że na początku gry nie jest aż tak bardzo ważne, chociaż ja się oczywiście mogę mylić.
I wydaje mi się po prostu, że to możemy później nadgonić, a jeżeli stracimy czas na wydobywaniu rzeczy, po prostu na wydobywaniu mniejszej ilości rzeczy, a może tak to ujmę, to stracimy ten czas i my go już nie odzyskamy, bo tak jakby te dni się tutaj nam. O, czekajcie. Oj, chyba nie zapisałam sobie, przepraszam, tego skilla. Tak, miałam takiego chwilowego mindfucka i się zaciąłam naprawdę bardzo, nie wiedziałam, co się dzieje. No, ale mniejsza. I się zaciąłam. No, myślę po prostu, że na samym początku priorytetowo skupimy się na zbieraniu tych rzeczy i na powiększaniu tego wszystkiego. Teraz, tak jak mówiłam, pójdziemy sobie do Research Center, tylko że najpierw to jeszcze myślę o tym, że powinien nam się już ten Copper Blade nam skraftować i możemy go sobie tutaj odebrać. Oczywiście, że jest. Tu już wiem później, że będą nam te Copper Pipe potrzebne. Albo to były Bronze Pipe? Nie wiem. No pamiętam, będą nam na pewno potrzebne któreś do czegoś, więc nie zaszkodzi ich skraftować więcej. O, tutaj jeszcze mamy kubki, które nam się na... A nie mam stamina. Tak, żeby podnieść coś potrzebne nam stamina. Które nam się na pewno przydadzą do robienia tych dolniczek. Dobra. Lecimy z mieczykiem na plecach. Jest godzina 14, ale to wydaje mi się, że sklepy jeszcze nie będą pozamykane. Chociaż nie wiem, czy w ogóle te miejsca tak jakby wymian są kiedykolwiek pozamykane. O, mamy Petrę. Hi. Do you feel sleepy sometimes? Hi, did you discover Dobra. Something new? That should be enough data disks. Tak. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. Ogólnie ja twierdzę, że nie opłaca się dawać jej tutaj więcej tych dysków, ponieważ w tym czasie, kiedy będziemy czekać, aż ona to zrobi, będziemy robić inne czynności. I na pewno nam się... Nie jest to nam po prostu w tym momencie aż tak bardzo konieczne, żebyśmy wydawali te dyski, a lepiej po prostu je zaoszczędzić i przeznaczyć je na kolejny schemat. Z tym też, że na początku właśnie... Na początku nie mamy zbyt dużo ich i no lepiej je po prostu zaoszczędzić. Tutaj z Merlin. Z Merlin będzie, powiem wam, później, chyba na początku lata, bardzo ciekawy wątek. Oj. O, już żyjemy. Cześć, Molly. Bo Molly jest najstarszą, czyli Dolly będzie najmłodszą, bo tamta Polly była środkową. Dobra, wszystkie już. Z Marsem też porozmawiamy. Look at my glowing radiance. Wiecie, exercise makes you healthy. See ya. Wiecie, i nie zaszkodzi nam po prostu rozmawiać z ludźmi, jeżeli mamy czas na to. Okej, dziękujemy. Trochę pieniążków. O, tutaj jest miejsce, w którym możemy sobie kupić tego Abrakita. Ogólnie... Teraz widzę, że jest drogi, ponieważ ja czasami znajdywałam go za jakieś 160, więc myślę, że kupimy sobie tylko jedno, bo no, pieniędzy mamy dosyć mało, jak to na początku bywa, chociaż nie jest źle. No właśnie, zobaczymy sobie staminę. Ale tak dużo nam tej staminy nie dają te jedzonka, więc nie idziemy. Nie będziemy na nie tracić pieniędzy. A jestem ciekawa, czy tutaj się da wejść. O! Ja też nie skupiałam się nigdy, czy można gdzieś wejść, nie wejść. Patrzcie.
Dobra, tak wchodzimy komuś do domu, tak troszeczkę niemiło. Okej, okay, Lucy. We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. I'm... Okej. Okay. Udało nam się. Jeszcze przejdziemy się troszeczkę do góry. Skoro mamy czas, to troszeczkę mogę wam tutaj pokazywać miejsc. Tutaj ogólnie jest przejście, które na razie jest zablokowane. I w pewnym momencie będziemy mieli to. Będziemy musieli po prostu stoczyć walkę, żeby to otworzyć. Tutaj nie wiem, co jest. Okej, okay, tutaj jeszcze na razie nie możemy wejść. Ja, no, nie, też nie ukrywam, że ja też naprawdę dużo nie wiem o tej grze, ponieważ dopiero zaczęłam zwiedzać. O, tutaj mamy naszego Civil Cropa. Możemy się tutaj udać do środka. Hey. I oczywiście porozmawiać z Arlą. Tutaj mamy taką tablicę ogłoszeń, na której z której ja nie umiem osobiście korzystać i nigdy nie korzystałam. Tam wiem, że coś się wystawia, jakieś rzeczy i chyba oni nam je zdobywają. Nie jestem na 100% pewna. Tak tylko się domyślam. Dobra, polecimy sobie jeszcze spróbować teraz do domu. No dzisiaj niestety nie odbierzemy sobie zadania, ponieważ trochę przeceniłam nasze możliwości i postawiłam... I wzięłam sobie za trudne zadanie i... No, teoretycznie chyba nie powinno się tak robić. Ja oczywiście zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr. O! Jak się nam ładnie tutaj poprzepalało wszystko. Z tego akurat jestem bardzo zadowolona. Okej. No nie mamy jak dołożyć do pieca, ale to się nie musimy martwić, bo zaraz spróbuję temu jakoś zaradzić. Okej, okay, dobra. Co nam tutaj jest potrzebne? 5 stąbryków, które nam się robią i Copper Blades. 2. No i nie to. Nie to, nie to. Tutaj. Możemy zrobić 4, zróbmy 4. Nie wiem, czy nam nie będzie później jeszcze potrzebne. O, widzimy. Widzę, że zostały tutaj nasionka jakieś. Ja sobie na spokojnie zrobię w swoim czasie oczywiście porządek. Na razie go nie potrzebuję jak w ogóle. Coś miałam, a miałam sobie zobaczyć, czy... O, możemy zrobić sobie ulepszenie i ja oczywiście postawię najpierw na siekierę. Ponieważ oczywiście kamienie są nam potrzebne, ale jednak siekiera to jest siekiera i... Drewna nam tutaj zawsze będzie schodzić bardzo dużo. Więc tak owym musimy zdobyć. Pociechamy sobie tutaj wszystko, co możemy. To chyba jeszcze jest za duże drzewo. To... O, to już możemy. Przy okazji zdobędziemy hardwooda, czyli to takie twardsze drzewo. O, i umiejętność nam się nawet wbiła. Hardwooda zdobędziemy, który będzie nam tam, widziałam, potrzebny do jakichś tam chyba maszyn. Albo już do mostu bezpośrednio. Chyba do mostu bezpośrednio. W każdym bądź razie na pewno nam będzie potrzebny i nic tutaj w tej grze nie zginie. No i też osobiście myślę, nie wiem czy dobrze, możecie mi to napisać w komentarzach, że lepiej jest zbierać... Co tam nie bije? Co tam nie bije? A chyba osy to były. Osobiście myślę, że lepiej jest przetwarzać tego wszystkiego, nawet jak nie znam coś potrzebne,
ponieważ później idziemy tylko do Commerce Guildi, patrzymy, o, to mamy, to możemy dać i od razu szybko spełniamy po prostu zadania, co przekłada nam się później, tak mi się wydaje, że na ranking, bo z tego co pamiętam, Presley tłumaczył nam, że im szybciej i im lepiej zrobimy usługę, tym większe noty dostajemy za to, czyli większe chyba opinie, więcej punktów. Dobra. Uzbierałam troszeczkę drewna i teraz dołożymy tutaj. Okej. Też nam się skończyło. No i widzicie, obeszliśmy kilka piecyków i tak naprawdę straciliśmy prawie 80 drewna. No. O, nawet mamy iron. Uda. Okej. Myślę, że możemy się przejść jeszcze teraz w jedno miejsce, które już też wam wydaje mi się, że pokazywałam. A odnośnie tutaj w tej restauracji, czyli ten salon gier. I możemy sobie trochę porzucać, a widzimy już przy okazji, że jeżeli coś zostanie na mapie, to ono to nie zginie na pewno. Przywitajmy się tutaj ze wszystkimi, jeżeli mamy okazję. Z tymi, którzy nie mamy okazję. Z Galem. Oj, troszeczkę go popchnęliśmy. Już nie z tego konsekwencji czasem. Jest Albert. Tu Martą jeszcze się chyba... A nie, z Martą się już chyba dzisiaj widzieliśmy. Ginger. Dzisiaj jeszcze nie było. Z Gasem najwidoczniej już było witane się. Z doktorkiem. Okej. The sun is out and the air is... Dobra. Nie, myślę, że nie będziemy wydawać pieniędzy na te... na te receptury. Ponieważ jest to dużo i zbyt dużo jak na razie dla nas. Ja osobiście najbardziej lubię grać w tą grę. I wydaje mi się, że po prostu jest najłatwiejsza i najwięcej się punktów za nią zdobywa. Ale oczywiście pokażę wam... Oj, niestety nie udało się. Pokażę wam wszystkie gry, jakie tutaj są. Ogólnie wystarczy celować troszeczkę nadal, albo troszeczkę pod tarczę. I pamiętajmy, że pierwszy klik jest wyciągnięciem strzałki, a dopiero drugim strzeleniem. Okej. Okej. Trochę się nam tego uzbierało. Tutaj mamy maszynkę. Ja ogólnie nie lubię bardzo tego typu gier, ponieważ nic nie robimy i wszystko zależy od naszego szczęścia, a ja tego szczęścia nie mam zazwyczaj. Gdzie to się pukało? Halo? Każe mi kliknąć lewym, a klikam. A, dobra, tutaj jest przycisk. Cała ja. O. No i widzicie. Jak nagrywam z wami, od razu szczęście dopisuję. Tutaj mamy jeszcze jedną grę. Czyli strzelanie do różnego typu baloników, które też wbrew pozorom nie jest trudne. Ale no ja tego nie potrafię robić aż tak dobrze. Widzicie, że gdzieś mi się te naboje czasem uciekają. Jest to po prostu dla mnie chyba zbyt szybka gra. O. Okej.
tego co pamiętam, to jednym z ulubionych dań Arla jest spaghetti i myślę, że wymienimy sobie trochę tego spaghetti, żebyśmy mogli przy okazji, jak będziemy go spotykać, wręczać mu to. No mówiłam, że te tam nasze relacje społeczne nie są aż tak ważne na samym początku, ale akurat z Arlem chciałabym, żebyśmy się ożenili w tej grze, ponieważ jeszcze nie wiem, jak wygląda ten system i chciałabym z nim tę relację tworzyć i nie, myślę, że nie zaszkodzi w międzyczasie po prostu mieć przy sobie rzeczy, które on lubi i mu dawać, bo wbijanie relacji do po prostu tego, żebyśmy mogli się z nim ożenić, jest trudne i dosyć długie. O, widzę, że to się już nam skończyło. Okej. Okay. Tutaj jest 5 stone bricków, których no niestety nie mam jeszcze. Więc jeszcze z tym sobie będziemy musieli zaczekać. Chyba. A nie, mam! No patrzcie się. Ale ja was kłamę. Powinniście mnie zlinczować za to. Okej. Okay. Dobra, mamy tego civil cuttera, który jest no trochę większy. I teraz tak, co jest nam potrzebne? Najpierw, zanim ten most zrobimy, bo chyba z tym nam się spieszy, ale najmniej. To chcielibyśmy to, czyli jedną tą marble plank i dwie brązy. Czyli w sumie my musimy podwojoną ilość tego zrobić, ponieważ tutaj nie zrobimy na razie więcej. Chociaż chyba zrobimy. Craft jeszcze jeden. A tutaj mamy ten marble. Dobra, przejdziemy się chyba jeszcze, żeby zrobić, żeby wydobyć go trochę. Żeby nam się już to robiło. I mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się... A, tu jeszcze nie możemy aż takich... wielkich... Nie wiem, czy możemy w ogóle jakieś mniejsze... O kurczę. Bo z tego to może być ciężko sobie wydostać. Nie potrafię wycelować. Ale chyba się dostaje? Nie, nie dostałam tym razem. Nie wiem, czy to ma sens po prostu. A nie, jest. Jednak się dostaje. Potrzebujemy chyba jeszcze 3 albo 2. Na wszelki wypadek postaram się zdobyć 3. Chociaż idzie tą trochę skomplikowanie. Okej, jeszcze jeden. Nie jeden chyba jeszcze, bo to chyba były tam 3 potrzebne z tego, co mi się wydaje. O, nawet chyba 2 dostaliśmy. O, nawet 3 dostaliśmy. Więc bardzo ładnie. No, mam nadzieję, że mi się po prostu uda już to commerce jutro skończyć. Najpóźniej, bo dzisiaj chyba już nam się to nie wszystko nie spiłuje. Jutro skończyć, żebyśmy mogli oddać i wziąć kolejne zadanie. No, chociaż patrzcie, już nam się jedno zrobiło. Zrobimy sobie 2. Jak mówię, nigdy nie jest tego za dużo. Dołożymy sobie jeszcze troszeczkę tutaj do... No. Ja tam pominęłam jedno, co my tutaj robimy. Chyba to robimy. Okej. Okay. Widzicie, niby cały czas tutaj przypalam, niby cały czas tutaj coś dodaję, ale z drugiej strony cały czas tego używam i cały czas mi to znika i no to jest taka rzecz, którą się robi, ale no szybko znika i... Dobra, tutaj sobie przełożymy te rzeczy. To gdzieś tutaj wszystko poumieszczamy. Oj, halo? To. Oczywiście też jeszcze będziemy musieli na pewno zrobić później dla siebie też takie.
Ja tu nazywam taką latkalnią, bo tutaj robimy sobie ubranka, jakieś nici, nie nici. No. No dawajcie jeszcze jedną. Trzy. Nie wiem, dobra. Przez noc nam się to na pewno przepali. A myślę, że my sobie po prostu już tutaj skończymy. Położymy się spać do następnego dnia. Też co mnie niepokoi, to jest fakt, że kończą nam się mleka. I nie jestem pewna, czy po prostu nie zrobię tak, że w następny odcinek zacznę od miejsca, które jest tam wyżej, czyli na farmie. Z pozbieranym mlekiem. Ale w tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie mojego odcinka. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie polubienia i za wszystkie komentarze. I te pozytywne, i te negatywne. Jeżeli macie jakieś uwagi, to powiedzcie mi o tym. Ja się na pewno do nich odniosę w późniejszym czasie. Ale jestem pewna, że nie wszystko przeczytam i jeżeli będę mogła, to postaram się Wam na to odpowiedzieć. Mam dużą nadzieję, że jednak udało mi się teraz to nagrać z głosem. Jeżeli się nie udało, to będę z tym walczyć i postaram się, żeby te odcinki jednak były coraz lepsze i coraz bardziej doskonałe. Mimo przeciwności jednak będę z tym walczyć i będę to montować tak, żeby było najlepiej i najwygodniej dla Was. Jeżeli macie właśnie jakieś uwagi, doradźcie mi to, ja się postaram do tego odnieść. No, a na razie Wam bardzo dziękuję i do następnego. Pa, pa!